Trzeci dzień zmagań wielkiego Final Six, grupa F. Przed nami mecz Brazylia-Argentyna. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Tomasz Wikowicz. Marek Magiera i z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa na to spotkanie. To spotkanie gwarantuje duże emocje. Dlaczego? O tym powiemy Państwu już za chwilę. Najpierw tradycyjnie hymny narodowe. To był hymn Argentyny, teraz przed nami hymn Brazylii. To był hymn Brazylii, a my możemy jedynie żałować, że nie jesteśmy teraz w Rio de Janeiro, w São Paulo albo w Buenos Aires, no bo tam 23-tysięczna hala, Tomek, pewnie była wypełniona by po brzegi. Taka jest tradycja spotkań argentyńsko-brazylijska, o tym za chwilę. Grafika znowu niepełna, szkoda, widzieliśmy tylko numery zawodników na koszulkach, ale z tym sobie bez problemów poradzimy. Brazylijczycy wczoraj ograli Kubańczyków 3-1, Argentyna przegrała z Kubą 1-3, no i od tego dzisiejszego spotkania zależy to, kogo zobaczymy w wielkiej czwórce wielkiego Final Six belgradzkiego turnieju. Tomek, faworyta w tym meczu znamy i mamy. No tak, jest zdecydowanie Brazylia, no, pokonała spokojnie Kubę 3-1, natomiast Kuba Argentynę, więc tutaj wydaje się wynik jakby znany z góry, no ale siatkówka i sport w ogóle potrafi spłatać różne niespodzianki, nie wiem, zobaczymy dzisiaj. No Argentyna była chwalona dotychczas za swoją postawę, za grę w tą grupową, natomiast myślę, że Brazylia jest zbyt mocna na tą drużynę. U nas górale powiedzieliby, nie, inaczej, to ludzie powiedzieliby, że najstarsi górale nie pamiętają, kiedy ostatni raz Argentyna wygrała z Brazylią, oczywiście w tej dorosłej, seniorskiej siatkówce i coś w tym jest, bo wystarczy prześledzić tylko i wyłącznie Mistrzostwa Ameryki Południowej, jak to wszystko się tam odbywało. Tych mistrzostw było kilkadziesiąt. Wszystkie oprócz jednego wygrała Brazylia. Nie wygrała tylko dlatego, że w 1964 roku nie wystartowała w imprezie, wystartowała Argentyna i to jedno zwycięstwo ma na koncie. Też jest to ciekawostka, prawda? No oczywiście, oczywiście, no ale myślę, że tutaj no Argentyńczycy na pewno będą chcieli pokazać, że w tym sezonie należy im się udział w tym finale i może zobaczymy tutaj ciekawą, fajną grę. Przygotowując się do tego spotkania, chciałem poszukać tutaj znanych nazwisk reprezentacji Argentyny i Brazylii, drużyn, które grały przeciwko sobie i meczów, które, ważnych meczów, które wygrywali Argentyńczycy. Okazuje się, że w młodzieżowej siatkówce jest to możliwe. Przed rokiem drużyna Argentyny wygrała z Brazylią 3-1 w finale Mistrzostw Ameryki Południowej Junior. Stało się to po raz pierwszy od 26 lat. No i co ciekawe, dwóch graczy zgłoszonej do turnieju 14 reprezentacji Argentyny grało wówczas w reprezentacji juniorów. Drugi rozgrywający Nicolas Uriarte oraz także rezerwowy skrzydłowy Facundo Conte, którego tak chwaliliśmy podczas fazy zasadniczej. I tu też ciekawostka. Nicolas Uriarte to syn Jona Uriarte, natomiast Facundo Conte, syn Igo Conte, dwóch znakomitych byłych siatkarzy twoich kolegów, Tomek, z boiska. Co ciekawe, ich rodzice w 82 roku też ograli Brazylię. No właśnie, no właśnie. Grali, no drużynę mieli bardzo dobrą, bo właśnie ci tutaj, co występują, synowie, no ich ojcowie tworzyli właśnie tam, chyba to był taki najlepszy okres Argentyny, gdzie mieli najmocniejszy skład.
Tak jest, a główną siłą napędową tej drużyny był człowiek, który siedzi teraz na ławce dla zawodników rezerwowych, kieruje grą drużyny. Javier Weber, trener reprezentacji Argentyny, przejął stery od Jona Uriarte właśnie, który stworzył fundamenty pod budowę zespołu. Te klocki poukładał Weber. 613 spotkań w reprezentacji kraju. No, taki wynik musi robić wrażenie. Ile zagrałeś meczów, pamiętasz? No, około 400. 12 lat, a to nie wiem... To jesteś drugi w światowej klasyfikacji. No nie, są koledzy moi też to z drużyny, którzy mają chyba nawet troszeczkę meczów więcej. No, ale trener Weber nie miał takich osiągnięć, jakie miałeś ty i twoi koledzy. I tutaj i Argentyńczykom, i wszystkim innym do was bardzo daleko. Patrzmy na mecz teraz już. Tutaj jedni i drudzy niezwykle ambicjonalnie podejdą do tego spotkania. Nie ma innej opcji, żeby w ogóle ktokolwiek miał tutaj odpuścić chociaż jedną piłkę. To nie jest w naturze ani Argentyńczyków, ani Brazylijczyków. Gdybyśmy mieli poszukać tutaj momentu, kiedy zaczęła się ta, no nazwijmy to, święta wojna sportowa tych dwóch narodów, no to musielibyśmy cofnąć się naprawdę bardzo daleko w czasie, chyba od zarania dziejów, tak jest. Dla Brazylijczyków to Bóg jest Brazylijczykiem, dla Argentyńczyków Bóg jest Argentyńczykiem. No i właśnie tutaj to nie tylko rywalizacja, że są finały i żeby zająć pierwsze miejsce i awansować do tego ścisłego finału, ale to są obie drużyny z Ameryki Południowej, gdzie właśnie ta miejscowa rywalizacja jest taka też bardzo ważna, bo oni nie tylko siatkówkę, ale inne dyscypliny sportu i przede wszystkim piłka nożna. Tak, piłka nożna, przecież tam to cały czas trwa wojna, rywalizacja. No właśnie, i może tutaj korzystając z okazji, że jest to początek meczu i za chwileczkę skupimy się tylko i wyłącznie tym, co dzieje i dziać się będzie na boisku, żeby oddać w pełni to wszystko, o co chodzi tak na dobrą sprawę w tych wszystkich, no w cudzysłowie powiedzmy, sportowych konfliktach. Tutaj odsyłamy Państwa do wojny futbolowej Ryszarda Kapuścińskiego, który bardzo fajnie i rzetelnie opisał to wszystko na przykładzie Salwadoru i Hondurasu, gdzie wszystko, najbardziej chyba dziwna wojna w historii świata, czterodniowa tylko, ale z ofiarami, rozpoczęła się po meczu piłkarskim, no i tam on w pełni oddał to wszystko, o co chodzi tym ludziom, którzy sport, futbol, siatkówkę traktują jako prawdziwą religię. Ale to wszystko na bok, patrzmy na mecz teraz. 3-1 Brazylijczycy w pierwszym secie. No i Ziba, 4-1. Tomek, zastanawialiśmy się, czy Ziba wyjdzie w wyjściowym składzie, bo no co tu dużo mówić, słabo rozpoczął mecz z Kubańczykami, zmieniony przez Thiago Alvesa. Ten z kolei, no nie wiem czy mecz życia, ale bardzo dobre spotkanie. Tutaj jednak Bernardo Rezende konsekwentnie na swoją żelazną szóstkę, czyli Ziba Murillo, Lucas Rodrigão, Vizotto w ataku i Bruno na rozegraniu. Tak jest, no Ziba zagrał słabiej, ale widzimy jakie jacy zmianowi są, stoją w kwadracie. Wczoraj faktycznie Thiago nie tylko w ataku, gdzie znakomicie zagrał, ale przede wszystkim też w zagrywce, gdzie wygrywał końcówki. Po 3-4 punkty zdobywał i to bezpośrednio asy, także to rzadko się zdarza w meczach. Jest Gabriel Garcia w zespole Argentyny. Z numerem 14 na koszulce on sobie wywalczył miejsce w składzie. Też pamiętamy, dał dobrą zmianę w meczu z Kubańczykami. Luciano De Checo odpowiada za rozegranie. Jest na środku Gabriel Arroyo. Teraz pomylił się Gustavo Soltis, atakujący. Z nim po przekątnej powinien grać Daniel Quiroga. Ale najpierw przerwa. Javier Weber, 6-2 dla Brazylijczyków. No i powtórzę się. Komentuje chyba 10 mecz w tegorocznej edycji rozgrywek Ligi Światowej. Mecz Argentyny. I oni zaczynają te wszystkie mecze identycznie. ¿Sí? Bien tirada la paralela, buena defensa, bien tirada la diagonal ahí. Si se nos va fuera, que se nos vaya en la diagonal corta. El resto, muchacho, vino frivol, vos tenés que llegar ante la pelota. Estás caminando. Si no podés, hacemos el cambio, entra otro que viene más rápido. Ahora, si podés, tenés que ir a 100%. Estamos, saque flotado el Javier Weber. Tomek, ty próbujesz wyłapać, co on mówi na przerwach do swoich podopiecznych. No, to już wspominaliśmy razem, że on mówi jak karabin maszynowy i potem Nie, teraz mówił bardzo wolno, on szybciej zaczyna mówić z każdym kolejnym setem dopiero. Nie to mogę coś, się doczekać coś, do tiebreaka. Coś wyłapiemy. Lukas. 6-2 Brazylijczycy, grają bardzo spokojnie. Oj, czyżby tam jakaś kontuzja?
Bardzo niefajnie upadł na boisko libero, ale widzę, że dobrze wstał, bo to dobrze dla widowiska. Pablo Meana, no, gracz klasy światowej, jeżeli chodzi o pozycję libero, bez dwóch zdań, wysoko w indywidualnych statystykach. Teraz siódmy punkt Brazylijczyk. Tak, no Argentyńczycy popełniają błędy, widzieliśmy i w ataku, i w zagrywce, natomiast Brazylijczycy na spokojnie jak na razie nie są zmuszeni do wielkiego wysiłku. Visotto. Bardzo dobra zagrywka, Szolkis. Obok antenki chyba zaatakował piłkę, nie protestuje, czyli Rodrigão i Giba sygnalizujący błąd Argentyńczyka mieli rację i wysokie prowadzenie na otwarcie seta reprezentacji Brazylii, 8-3. Mówiliśmy, że Brazylia jest faworytem dzisiejszego meczu, ale nie spodziewaliśmy się, przynajmniej ja, Tomek, że tak łatwo Brazylijczycy będą grać na początku tego spotkania. Ja myślę, że Argentyna skupili się na tym meczu chyba z Kubą. Przegrali z Kubą i nie przypuszczam, żeby od razu zrezygnowali teraz przed spotkaniem z walki, ale rozpoczęli faktycznie niemrawo. Popełniają błędy, to co powiedziałem, że i w zagrywce, i w ataku. No Szoltis sam zrobił 2 czy 3 błędy w ataku, więc tutaj Brazylijczycy jak na razie mają ułatwione zadanie. Luciano De Checo, rozgrywający reprezentację Argentyny. Trudne zadanie tego gracza, bo on będzie musiał bardzo szybko teraz w tym fragmencie gry wykreować sobie zawodnika, który weźmie ciężar gry na swoje barki. A jak widzimy, ani Szoltis, ani żaden ze skrzydłowych na razie nie kończy ataku w pierwszej akcji. No i Giba, może podrażniony takim słabszym występem z Kubańczykami, no tutaj jak na razie sprawuje się znakomicie. Tutaj widzimy, jak obił, no właśnie to chyba ręce Szoltisa na skrzydle, obił z zewnętrznej strony między antenką właśnie blokiem. Visotto niezwykle dostojnie, spokojnie w polu serwisowym. No patrzmy, dzisiaj odważniej, nie zwalnia ręki, też jednak popełnia błąd. Mamy 4 punkt dla reprezentacji Argentyny, 4-9. No i też chyba to jest, Tomek, dobry moment, aby podjęli większe ryzyko w polu serwisowym Argentyńczycy. No muszą po prostu ryzykować. O właśnie. Tak jest. Nie poradził sobie Murillo. No ja myślę, że on tutaj będzie obiektem celu kolejnych zagrywek argentyńskich siatkarzy, a tu proszę, z dobrej strony popisał się środkowy Gabriel Arroyo. Arroyo jest, widzieliśmy go też w meczu z Kubą, gdzie kilka zagrywek właśnie spowodowało duże zamieszanie w drużynie Kuby. Chyba jest taki jeden z tych lepszych zagrywających, mocniej zagrywających. No a Murillo na razie zasiali górale. A tutaj tak, 2 razy zasiali raz górale. Raz w prawo, raz w lewo. Po całej hali pozdrowił obie trybuny, tą z prawej i tą z lewej strony. Arroyo. Teraz poprawne przyjęcie Giba w swoim stylu przez lewy bark. No to jest ulubiony atak w wykonaniu tego siatkarza. Ta forma ataku właśnie. Na 100 takich zagrań 99 kończy się skutecznie w wykonaniu Giby. No tutaj musiał tak atakować, bo miał dużo miejsca zostawionego po prostej. Nie wiem, blok argentyński skupił się chyba na skosie i było zostawione dużo miejsca. Uciekła piłka z palców. Libero drużyny Brazylii. Sergio teraz jeszcze w takim indywidualnym geście pokazał wszystkim na boisku, jak powinien był zachować się nieco wcześniej. No ale proszę, mieliśmy dużą przewagę Brazylijczyków, teraz to już tylko 3 punkty. No tutaj zasługa Arroyo. Visotto, fałd nad blokiem, ale fałd, myli się Brazylijczyk, chociaż sędzia sygnalizuje zagranie po bloku, a w zasadzie po włosach któregoś z graczy. Tak jest tutaj, że po głowie. No przydałaby się powtórka, w bloku na pewno nikt piłki nie dotknął, co do tego nie ma wątpliwości, patrzmy.
No to trzeba te głosy obciąć koniecznie chyba. Coś mi się wydawało, że za wysoko nad głową przeleciała ta piłka, żeby po włosach. Argentyńczycy nie protestowali w tej akcji. Tam chodziło o ustawionego w drugiej linii jednego z graczy. Teraz Daniel Quiroga. No też bogata przeszłość, rodzinna siatkarska. No i niestety... Ty też chyba z jego ojcem grałeś. Tak jest, on godny bardzo przeciwnik z boisk we Włoszech. Bruno. Skrót teraz Meana. Podbity Spajcz. Wizotto, sytuacyjna piłka. Jest kolejna obrona. Mamy kolejną długą akcję. Bardzo dobrze zaatakował tą piłkę we wcześniejszej akcji Gabriel Garcia. Nie podpalał się, nie spieszył. Dał możliwość wyprowadzenia kolejnego ataku. A teraz zadziałał Alejandro Spajcz. No i tu bardzo ładnie zachował się blok argentyński. Poczekali na Wizotto, przecież to jest bardzo wysoki zawodnik, więc on z opóźnieniem pewnym kiwał. Natomiast blok wytrzymał. Bardzo ładnie Spajcz, tutaj widzieliśmy, samym nadgarstkiem sięgnął piłki. Punkt do Argentyny. Teraz Flot w Murillo, konsekwentnie Argentyńczycy, Wizotto. On nie wkłada w te ataki zbyt dużo siły, nie jest tak dynamicznym graczem jak ci atakujący, których znamy z tej byłej reprezentacji Brazylii już, ale no jest niebywale skuteczny. No tak, to jest racja. On nie ma jakiegoś atomowego ataku, natomiast tej swojej wysokości, jeżeli dobrze obierze kierunek, no umieszcza te piłki w boisku. Murillo teraz zapunktował. No, poważny błąd Quirogi, tu nie ma dwóch zdań. I jeszcze raz Murillo. Ciekawe, czy powtórzy on cały repertuar zagrywek, ma do dyspozycji. Jest w ataku Gabriel Garcia. Garcia uderzył tutaj, widzieliśmy, Zotto nie zdążył do bloku, do skrzydła. Wyciągnięte tylko ręce i właśnie po tych rękach to out piłka. Dececo, Wizotto zatrzymany przez Gabriela Garcia. Proszę bardzo. Zdziwiony Brazylijczyk. No nie idzie mu dzisiaj wyjątkowo, bo jest pojedynczy blok. Powinien był to skończyć. No ale tutaj widzieliśmy Garcia, jak rozłożył ręce. Stara się złapać i po skosie, i po prostej. Właśnie pojedynczą rękę, nie taki blok pojedynczy, ale z pojedynczą ręką też. Teraz piłka w samym narożniku boiska. I mamy 15 punkt Brazylijczyków. 15 do 12. Chwaliliśmy za mecz z Kubą Javiera Filardiego. Nie ma go dzisiaj w składzie. Być może pojawi się w dalszych fragmentach gry. To skrzydłowy reprezentacji Argentyny. Wysoka skuteczność w ataku w pierwszym spotkaniu Final Six. No i tej skuteczności na razie dzisiaj Argentyńczykom w niektórych akcjach brakuje. Teraz szczęśliwie, ale nie ma to żadnego znaczenia. No tak, tutaj było po bloku wyraźnie, bo nawet Ziba chyba odczuł to. 16 punkt Brazylijczyków, 16 do 12, prowadzenie Canarinhos w secie pierwszym. Mamy drugą przerwę techniczną. No i na razie, Tomek, mamy taką rwaną grę z jednej i z drugiej strony. Tak, tutaj zdarzają się z jednej i z drugiej strony błędy. Widzieliśmy Brazylijczyków, którzy stracili też serię punktów, bo prowadzili już bardzo wysoko. Natomiast właśnie dzięki zawodnikowi z numerem 1, Arroyo, który na zagrywce spowodował bezpośrednie dwa punkty, potem trudności przyjęciu jeszcze dalsze. Także no i słabsza postawa tutaj naszego Wizotto, najwyższego zawodnika. Oto statystyka, a w tle Ronaldinho, Ronaldo? Nie, to Sergio. To Sergio, chyba podpisuje się.
Ale proszę bardzo, technika piłkarska, niczego sobie tutaj. Kiedy przejrzy się te indywidualne profile, no to wiadomo, siatkarze siatkarzami, ale większość z nich także znakomicie gra w piłkę, próbowała przynajmniej swoich sił. Zresztą mówiliśmy to już wcześniej podczas jednej z naszych transmisji. Zapytani ci młodzi gracze, synowie tych twoich starszych kolegów, z którymi grałeś tutaj, czy Uriarte, czy Conte, czy Quiroga, o idola sportowego, wszyscy bez wątpienia, bez dwóch zdań, bez zastanowienia odpowiedzieli. No tak, że... Diego Maradona. Diego. Wszyscy przeszli szkołę, tak jest, w dzieciństwie, piłki nożne. No ale nie ma się co dziwić, jeżeli w Argentynie jest nawet program telewizyjny o znaczącym tytule Noc Dziesiątki, co jest aluzją do numeru, z jakim Boski Diego występował na boisku, no to fascynacja tym sportowcem, tym piłkarzem, także wśród siatkarzy, wcale nie dziwi. Bizotto, Baut. Ja nie wiem, czy tutaj jakaś zmiana się nie będzie nam szykowała. Widzotto jak na razie nie może się przełamać, no popełnia same błędy. Ale tutaj to niezmuszony paradoksalnie, on im ma trudniejszą piłkę, tym z dużą swobodą i łatwością ją kończy. Drugi raz zostawiony na pojedynczym bloku, nie może skończyć akcji. No tak, złapany w ogóle wcześniej jedną ręką. Już zaliczył 2 czy 3 auty, także bardzo słabo. Ziba. W siatkę. 15 punkt reprezentacji Argentyny. 15 do 18. Ziba na prawej stronie. Tam przypilnuje Rodrigão. Na lewej stronie będzie Murillo zatem. No i pewnie w jego kierunku poszybuje teraz piłka. Szolkis. Nie trafi. No, dużo zepsutych zagrywek. Więcej chyba po stronie Argentyny. No ale Argentyńczycy, no muszą ryzykować, żeby utrudnić przyjęcie, żeby odrzucić trochę Brazylijczyków od siatki. Brazylijczycy teraz zdążyli ustawić ten blok, ale ta akcja była na tyle szybka, że Spajic poradził sobie i wyszła z tego całkiem fajna dla oka akcja. Tak, bardzo dobre tempo, szybko uderzona piłka, dlatego skuteczna. Daniel Quiroga. 22 lata, 190 cm wzrostu. Jeden z młodszych graczy w zespole od razu z kapitańską opaską, co też jest na pewno podkreśleniem tej nowej siły, która wchodzi do zespołu Argentyny. No, jego tatuś natomiast grał na ataku i to atakował bardzo dobrze i bardzo mocno. On był takim typem atakującego, który... No, z reguły atakuje mocno, nie uznaje jakichś tam kompromisów w postaci plasów czy kiwki. Szolkis też atakuje mocno, no ale nie z taką skutecznością jak pan tata Quiroga. Teraz trafił w antenkę i mamy przerwę przy wyraźnym prowadzeniu reprezentacji Brazylii. Wydaje się, że gracze w żółtych koszulkach mają już wszystko pod kontrolą. Los puntos cuentan mucho acá. Los puntos cuestan, entonces no nos demoralicemos por un error, por otro ajustemos. Ajustemos. Estamos, ¿eh? ¿Dónde está el Tanza? Tanza la está dejando pasar acá, entonces no tenés. Agarrar un poquitito más cerca de la cara, ¿eh? O sea que tenés que parar el brazo un poco arriba. Bien, bien ahí. Te están dejando bastante paralela, ¿eh? Vamos otra vez, dale. No, z tego co zrozumiałem, właśnie powiedział, żeby nie demoralizować się po jednym nieudanym zagraniu, żeby walczyć w dalszym ciągu, żeby zapominać o niepowodzeniu i następną akcję skupiać się na następnej akcji. Brazylijczycy, serwis Bruno, on ma tą zagrywkę bardzo nieprzyjemną, ona pozornie wydaje się prosta to przyjemna, ale szybuje. W różnych kierunkach poradzili sobie Argentyńczycy. Deczeko dolnym sposobem. No i proszę bardzo, nie wolno tego robić. Pozostawiony zupełnie bez bloku Gabriel Garcia. No i punkt dla Argentyny. A to Nicolas Uriarte, wywołany przez nas już wcześniej. 19-latek. Gracz, który poprowadził młodzieżową reprezentację Argentyny do triumfu nad Brazylią podczas ubiegłorocznych Mistrzostw Ameryki Południowej. No a tutaj widzieliśmy bardzo ładną akcję. Co prawda blok usiłował jeszcze skoczyć,
Arroyo czekał i nie zawiesił się do krótkiego, natomiast no, pojedynczy na środku, pojedynczy blok w drugiej linii ma małe szanse, żeby złapać piłkę. Murillo. Dobrze przyjęta piłka przez środek. Gabriel Arroyo odważnie De Checo. No właśnie, tutaj niby był podwójny blok, ale mimo to bardzo ładnie minięty. Arroyo zdobywa punkt. Z kłopotami Ziba. Zaskoczony chyba faktem, że to w jego kierunku teraz poszła piłka, bo wcześniej obciążony zagrywką był tylko i wyłącznie Murillo. Mówi, że pomyślał, że ja dobrze przyjmuję, no to dlaczego na mnie zagrali? Nie przyjął, ale za to jak skończył tutaj, ale skończył, w trudnej sytuacji. Oczywiście, dlatego popełnił błąd przyjęcia, ale zaraz się zrehabilitował. Lukas Wout, niewiele brakowało, może 10 centymetrów, ale to błąd przecież. 19 punkt dla reprezentacji Argentyny, no i po tym nieudanym początku teraz, mimo tego, iż Argentyńczycy przegrywają 4-5 już teraz punktami, no to zbudowali sobie taki dość pokaźny fundament pod drugiego seta. Jestem przekonany, że będą w tym drugim secie grać lepiej niż w premierowej odsłonie. Podwójna zmiana jeszcze. Marlon w miejsce Vizotto. On pojawi się w strefie numer 1. On będzie zagrywał piłkę pod siatką w miejsce Bruno Rivaldo. Typowa, klasyczna podwójna zmiana. Piłka setowa. Jeszcze obronili się Brazylijczycy. W głowę dostał piłką Rivaldo. On też w ataku, ale jest błąd. Podwójnego odbicia. Arbiter uznał, że Sergio nieczysto zagrał piłkę. No, poprosimy o powtórkę. Coś tutaj też nie za bardzo, na pewno nie za czysto odbił. Ta piłka nie była prawidłowo odbita. Powtórki nie ma, zatem gramy dalej, Arroyo. I powtórki też nie będzie. Piłka poza boiskiem, 25 punkt Brazylijczyków, Brazylia-Argentyna. W meczu grupy F kończącym zmagania w tej grupie eliminacyjnej Brazylia prowadzi z Argentyną 1-0. Brazylia, Argentyna 1-0, 25-20. Grupa F, finał Ligi Światowej, Final Six w Belgradzie. To już 101 mecz tegorocznych zmagań w Lidze Światowej Siatkarzy. No, jedną nogą w czwórce, medalowej czwórce Brazylijczycy. Tutaj warto przypomnieć, że oni Belgrad wspominają bardzo miło, bo w 2005 roku wygrali całe zawody, pokonali w finale gospodarzy Serbię 3-1. A kto wie, może w tym roku taki sam finał będziemy mieli, przekonamy się niebawem. Ale spójrzmy, kto to pamięta, Tomek? Ziba, nie ma André, nie ma Gustavo, jest Rodrigão, nie ma Ricardo, nie ma Dantego, jest Sergio. No i to tylko ich trzech pamięta ten finał. No tak, niewielu zostało. Ale... O, i trener Bernardo Rezende jeszcze. No, oczywiście. Drugi set przed nami, za chwileczkę zajrzymy do statystyki tego seta pierwszego. Patrzmy, jak Bruno rozpocznie drugą odsłonę, rozpoczął od mocnego uderzenia. No i potwierdza się to, że oni są mistrzami gry w defensywie. Grają bardzo spokojnie, czekają na to, co zrobi rywal. I proszę, i wyprowadzają swoje kolejne akcje. Znowu zabrakło odrobiny zrozumienia tempa w tej akcji między Bruno i Zibą. Oni od dłuższego czasu tego pipa próbują rozegrać. Nie wychodzi im. No teraz był chyba troszeczkę za niski i to było bardzo ładnie rozegrane. Gdyby było to o piłkę wyżej, już na pewno by był skuteczny atak. Set pierwszy, statystyka 12-11 w ataku dla Brazylii. 2-0 w blokach dla Argentyny, co ciekawe. 2-1 w punktowych serwisach dla reprezentacji Brazylii. 11 punktów oddali Argentyńczycy Brazylijczykom i to jest najlepszy komentarz do tego, co widzieliśmy w premierowej odsłonie. 6 punktów tylko Brazylia oddała Argentynie, jeszcze indywidualne zdobycze po 5 punktów. Tyle najwięcej zdobyli w jednej i w drugiej drużynie w Brazylii Vizotto i Ziba, natomiast w reprezentacji Argentyny Gabriel Garcia.
Bruno Rezende. Bruno w obronie, świetnie Sergio. Nie skończył Murillo z lewej strony tego ataku, kończy za to Gabriel Garcia. Tak, tutaj wysoko po rękach uderzył, miał piłkę oddaloną od siatki i takie piłki są nieprzyjemne, ale odważnie po rękach w aut. Pomylił się Murillo, też wysyła piłkę poza linię boczną boiska. Tak, Murillo miał dobrą wystawę. Pojedynczy praktycznie blok i w out, czyli błąd Murillo. No, teraz Bizotto zawisł na chwilę w powietrzu i tak od niechcenia tylko klepnął tą piłkę przed siebie, popatrzmy. No tutaj miał sporo miejsca, więc dobrze obrał kierunek obok bloku. A z takiej wysokości, nawet lekko uderzając tą piłkę, wygląda, że jakby była mocno zbita. Z takiej wysokości, no, to jak się spadnie, to się można nieźle potłuc jeszcze przy okazji. Murillo, as serwisowy. Bardzo ładnie ta piłka leciała. Wydawałoby się, że leci w aut. No i idealnie w linię. No to patrzmy, czy powtórzy, czy wybierze inny kierunek zagrywki. Murillo raz jeszcze. W tym samym kierunku z kłopotami Meana. Gabriel Garcia mocno wykorzystał fakt, że nie złączyli dłoni ze sobą Ziba z Lukasem. No właśnie, tutaj zobaczymy, może z innej takie ujęcie. No, a poszło to po rękach poszło. Ziby. Tak. Ziba troszeczkę dłonie źle ustawione i wystarczyło. Poradził sobie Bruno, no ale to przyjęcie zagrywki pozostawiało sporo do życzenia, tym bardziej, że przecież piłka dogrywana była górnym sposobem przez Murillo. No ale... Może chciał sprawdzić możliwości Bruno. No bardzo ładnie, obawiał się, że może kiwnąć Bruno, bo od czasu do czasu potrafi kiwnąć takie piłki, a on odważnie na wyprostowanej ręce złapał jeszcze przed, uszczekł się błędu. Tylko z tym kiwnięciem, Tomek, byłby problem, bo Bruno jest w drugiej linii teraz. No tak, on nie mógł. I musiał się dlatego ratować. Tak jest, a Royo tego nie zauważył. No to Ziba sobie jeszcze porozmawiał pod siatką z przeciwnikami tam, aby wyjaśnić tą ostatnią sytuację. Zmiana. Opuszcza boisko Luciano De Cecco. 21 wiosen skończonych. W jego miejsce 3 lata młodszy Nicolas Uriarte, syn Jona Uriarte, byłego znakomitego siatkarza reprezentacji Argentyny, byłego selekcjonera narodowej drużyny. No prawie odszedł starszy zawodnik, przed młodszy, który się uczy. Właśnie tutaj możemy też wrócić do jednej z naszych wielu dyskusji na temat młodych rozgrywających w poszczególnych reprezentacjach. Niektórzy dziwili się, jak to De Cecco, taki młody, 21 lat i prowadzi grę reprezentacji Argentyny. Kto śledzi grę tej drużyny, wie doskonale, że on za grę tej drużyny odpowiada od dobrych 3 sezonów. Tak jest, właśnie o to chodzi, że tutaj się liczy doświadczenie i ilość meczów rozegranych w reprezentacji, ilość czasu spędzonego na boisku, a nie sam bieg. No tutaj chyba była piłka autowa. Sędziowie ocenili tą akcję inaczej, być może pokazali, tego realizator nam nie zaprezentował, zagranie piłki po bloku. Punkt w każdym razie przyznany Brazylijczykom, ale jest punkt dla Argentyny także. Dobrze byłoby dla widowiska, aby Argentyńczycy zrobili wszystko, by ta przewaga punktowa Brazylijczyków oscylowała w okolicy jednego punktu, tak jak zrobili to Kubańczycy w tym drugim wygranym secie pierwszego spotkania. No na pewno dla widowiska byłoby to lepiej. No zobaczymy, na razie jest ten jeden punkt, jaki chcesz. Natomiast Argentyńczycy cały czas, no ja wiem, bo oni no, muszą ryzykować zagrywkę, żeby odrzucić Brazylijczyków od siatki, utrudnić im rozegranie, ale przy tym no, psują masę piłek. Pojawił się też Lucas Chavez na boisku. Meana, dobre przyjęcie przez środek, Spajic. Te akcje przez środek mogą tutaj być
kluczem do osiągnięcia sukcesu dla reprezentacji Argentyny. Jeżeli tylko młody Uriarte będzie miał dobrze przyjętą piłkę, powinien korzystać ze środkowych bezwzględnie. No właśnie o to chodzi, że tutaj kwestia przyjęcia. Jak będzie miał przyjęcie, to widzimy, że potrafi, wiadomo zresztą, wiemy o tym, że potrafi bardzo dobrze rozegrać piłkę. Ambitnie tutaj i Pablo Meana, i Lucas Chavez, ale piłka odbija się od pomarańczowego pola. To jest punkt dla reprezentacji Brazylii, która gra dzisiaj bardzo spokojnie. Nie forsują tempa Brazylijczycy. Oni ograni są w tego typu turniejach. Oni wiedzą, że to nie jest jeden pojedynczy mecz, że przed nimi najprawdopodobniej, no teraz to już na pewno, półfinał. No a później w perspektywie, kto wie, być może finał, w najgorszym wypadku mecz o trzecie miejsce. Tak jest, tutaj widzimy, że tutaj nie forsują tempa, że grają spokojnie. Nawet jak Argentyńczycy tam dochodzą i nadal nie zmieniają stylu gry. Wczoraj z turniejem pożegnali się Amerykanie, no i znowu mamy pewną regułę. Ktoś kiedyś powiedział, że tylko jedna drużyna na świecie w tej chwili jest w stanie obronić jakiekolwiek trofeum, grając rok po roku. Oczywiście była to kwestia wypowiedziana w kontekście Brazylii, ale w Lidze Światowej jeszcze Włochom udało się obronić tytuł wywalczony rok wcześniej, to kilkakrotnie. Włosi na przełomie i początku lat 90. byli nie do ogrania w Lidze Światowej, tak jak Brazylijczycy. Ciekawe, Tomek, też czy sprawdzi się reguła obowiązująca w tych rozgrywkach, że gospodarz imprezy nie zdobywa złotego medalu, nie wygrywa imprezy, bo Brazylia, wydawało się, że Ligę Światową ma w zeszłym roku podaną na tacy, zaskoczyli ich Amerykanie, wygrywając w półfinale. No później jeszcze pamiętamy, Brazylia przegrała mecz o trzecie miejsce z Rosją 1-3. No tak, no, Brazylijczycy u siebie przegrali, pamiętam, no na pewno to było duże zaskoczenie. Natomiast jeżeli chodzi o tę regułę, no to możliwe, że będzie finał tak jak był już w 2000, jak powiedziałeś, piątym. Brazylia, Serbia, i że Brazylia zwycięży. Jeszcze wszystko zależeć będzie od dzisiejszego drugiego spotkania, w którym reprezentacja Serbii, gospodarze, zmierzą się z reprezentacją Rosji. Też zobaczymy, jak poukłada się ta drabinka w półfinałach, i Rosja, i Serbia, pewna gry w czwórce. A może będziemy mieli taki finał jak 2 lata temu w katowickim spotku, Rosja-Brazylia. Tak jest, to jest nic nie wiadomo, bo jeżeli... Tak czy owak, widowiska gwarantowane. Jeżeli Rosja zajmie drugie miejsce, no to spotka się w półfinale z Brazylią. Proszę, to jest ten spokój, o którym mówiliśmy w defensywie. Tutaj nic nie działo się przypadkiem, ale proszę bardzo. I ten młodziuteńki Uriarte, wspomagany przez Gabriela Arroyo. To jest ciekawy siatkarz, Tomek. O nim powiedzmy 2 słowa, bo on nie grzeszy wzrostem. Jest bardzo niskim siatkarzem, jak na środkowego. Ma zaledwie 194 cm wzrostu, ale ma jedną niebywałą rzecz. Ogromne możliwości i potencjał wyskoku z miejsca, gdzie pilnuje tych 2 stron na siatce. No tutaj musi mieć właśnie jakąś sprężynę w nogach, że z miejsca nie musi z jakiegoś nabiegu, na skoku. Więc tutaj sobie daje radę. Widzieliśmy z tymi Kubańczykami wysokimi, gdzie łapią bardzo wysoko. I też łapał w pojedynczy blok na środku. Uriarte. Sergio. No i co? No i błąd. Próbował Bruno rozgrywać tą piłkę. Też odniosłem wrażenie, że piłka jeszcze była po stronie Brazylijczyków. Pospieszył się Gabriel Garcia. Popatrzmy zresztą. Tak jest. Chyba z palców ściągnął mu piłkę. Włożona ręka daleko na stronę boiska Brazylijczyków. Ale też tutaj dużym już ograniem wykazał się Bruno Rezende, że pobiegł do tej piłki, że wyskoczył, nawet zamarkował. No i nawet markował, bo całkiem niepowiedziane, czy on by tą piłkę złapał, ale A zamarkował. Ja myślę, Tomek, nawet dalej pójdę. Myślę, że gdyby jego tam pod siatką nie było, gdyby uderzył Garcia bez niego, to arbiter przyznałby punkt Argentynie. Możliwe całkiem. No i proszę, Argentyna na prowadzeniu po raz pierwszy dzisiaj. I kto nie przyjmuje? Myli się Ziba.
No już tym razem chyba nie zdziwiony, że na niego. Nicolas Uriarte. No ale w siatkę ten młody gracz. Szkoda tych piłek, które oddają bez walki Brazylijczykom, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, dla widowiska ważne jest to, aby była tutaj zachowana ciągłość gry, aby jedni i drudzy bez błędów wykonywali swoje akcje. Wtedy będziemy świadkami naprawdę bardzo dobrego meczu. Murillo. O to chodzi właśnie. Meana. No i znowu przez środek. I znowu Arroyo. No i przy potrójnym bloku. Tutaj jeszcze próbował jako trzeci Ziba. I chyba tam przy jego bloku ta piłka weszła między ręce a siatkę. Kolejne zmiany. Jest wywoływany przez nas Javier Filardi. No, zawodnik, który rozegrał znakomity mecz przeciwko reprezentacji Kuby. Jest Facundo Conte. No to mamy już połowę reprezentacji juniorów z ubiegłego roku, która z powodzeniem grała z Brazylią w Mistrzostwach Ameryki Południowej. Wygrała, przypomnę, 3-1 po raz pierwszy od 26 lat. Na razie w seniorskiej siatkówce czekają na taki spektakularny sukces Argentyńczycy. No kto wie, to jest mądrze budowany zespół, być może już niedługo się doczekają. To ci zawodnicy już mają taki lekki przedsmak, że można ugryźć Brazylię na razie w juniorach. Poczekamy na seniorów. Tak jest. Arroyo. Wow, za dużo tych błędów. Szkoda, bo uciekają nam kolejne akcje. No, ale mimo tylu błędów popełnionych przez Argentyńczyków, no mamy remis. Jeżeli wierzyć grafikowi, który przygotowuje oprawę do tego spotkania, no to już aż 10 błędów popełnili Argentyńczycy w polu serwisowym. To dużo, bardzo dużo. Uriarte 19 lat, Facundo Conte też 19 lat, a między nimi Alejandro Spajic, 33-latek. No i teraz ładną akcję widzieliśmy i zobaczymy. Jest cały czas Argentyna na przodzie, no ale po ładnej akcji, po ładnym ataku, no, potem jest psucie zagrywki i to jest któryś raz z kolei. Ziba. No to jest jednak gracz wielkiej klasy. No tutaj Rodrigo dostał prezent z przyjęcia. Ale sposób wprowadzenia piłki do gry zupełnie inny niż te poprzednie. Tutaj, no, tutaj sobie chyba myśl nawet taktyczna. Dobrze wiedział, gdzie chce zagrać piłkę. Proszę bardzo, teraz mocniej. Nie wybronili się Brazylijczycy. Rodrigo był tam na pasywnym bloku czujny, ale uciekła mu piłka z rąk. Tyle tylko, że wróciliśmy po części do punktu wyjścia. Mamy remis, no ale w ataku, w ofensywie będą Brazylijczycy, bo to oni teraz będą wyprowadzać swoją akcję. Przy serwisie Argentyny rzecz jasna. Zmiany powrotne wcześniej. No i Daniel Quiroga. Rodrigo. Może nie ma w drużynie Brazylii w rozegraniu tego błysku, tego co tak rzucało się w oczy przez ostatnich kilka lat, natomiast czego byśmy nie powiedzieli, grają solidną siatkówkę, wyrachowaną, no a kiedy jest możliwość, no to ta fantazja im się włącza. Nie zawsze jest to połączone z finezją, z precyzją akurat, ale widać, że z meczu na mecz wyglądają coraz lepiej. No, zdecydowanie. Myślę, że grają wolniej niż grali wcześniej w tym starym składzie, gdzie to wszystko było grane omalże na pamięć, zamkniętymi oczyma. Wszystko to pasowało, bardzo precyzyjne wystawy też. Natomiast tutaj tak, jest wolniej, ale też spokojnie, bez jakichś specjalnych błędów. Wykorzystują błędy przeciwnika. No ale tutaj wyraźnie dzisiaj tempo już spadło. Jedna i druga drużyna
gra spokojnie, aż za spokojnie i toczy się to wszystko takim leniwym tempie. Będzie zmiana chyba w zespole Brazylii. Tam Rodrigo trzymał się za lewy przedramię. Kłopoty z mięśniem. Z barkiem może. Zaraz zobaczymy, kto za niego pojawi się. Sidao się pojawił za niego na boisku. Meana spokojnie. No i kiwka Gabriela Garcia znajduje miejsce w placu gry. No tutaj chyba było widać, że będzie chciał po bloku. Zaraz zobaczymy. No tak. Tu trzeba było cofnąć ręce, bo nic innego, chyba nic innego nie mógł zrobić. No Murillo cały czas górnym sposobem bardzo agresywnie dogrywa piłki. Teraz nieporozumienie w ekipie Argentyny. Spajić i Garcia sobie szybko muszą to wyjaśnić. No z racji wieku chyba Garcia odpuścił dyskusję w tej sytuacji. Tak, Spajić wyraźnie podenerwowany. A, bo tutaj, tutaj został taką popięty. Podkładkę mu zrobił jakąś taką takie hokejowego bodiczka. Bodiczka gdzieś tam w nogi. Nie zmienia to faktu, że kolejny punkt uciekł reprezentacji Argentyny. Świetnie Bruno. Bronią się jednak Argentyńczycy. Meana przytomnie. A teraz jest Ziba. Visotto wysoko, ale też nie skończył swojej akcji. Garcia. Jest punkt dla Argentyny. No i to była bardzo ważna akcja. Wygrać taką akcję to jest zawsze wartość dodatnia dla zespołu. No na pewno, bo to tak psychicznie wzmacnia, dodaje sił. Bardzo ładny z jednej i z drugiej strony obrony. Z tym, że tak jak widzieliśmy, Visotto miał w górze piłkę, nie wykorzystał szansy. Sergio na trzeci metr. Znowu zderzyli się Argentyńczycy. No. Meana tylko się uśmiechnął, od razu usiadł na ławce. Ale lekko chyba oszołomiony usiadł, bo dostał naprawdę taki cios nokautujący. Jeszcze gdzieś tam był w ruchu, więc to ścięło go. Na pewno to mocno odczuł, zresztą widzimy. No tutaj nogę sprawdza masażysta, lekarz ekipy argentyńskiej, a może łatwiej byłoby zapytać tego gracza, ile jest 2x2 na przykład, bo cios dostał w głowę. No, liczony do 9. Może drętwienie poszło w nogę. Dobrze, że nic się nie stało. Dobry mecz Meana dzisiaj rozgrywa. No teraz bez reakcji akurat, ale rykoszet po taśmie, po palcach. Już widać, że coś dzieje się w ekipie brazylijskiej. Sergio tutaj przemówił do swoich kolegów. Coś tam przekazał młodemu rozgrywającemu swojej drużyny. 18 do 18 rozpoczynają się najważniejsze fragmenty drugiego seta. No błędy z jednej i z drugiej strony. No nie za ładny ten mecz, bo tak jakby Argentyńczycy do końca jeszcze może nie wierzą, mimo że już mają dobry wynik, a Brazylijczycy chcieliby chyba na stojąco wygrać ten mecz. Visotto, no taka piłka nie ma prawa wpaść w boisko, bo czasu było tyle, że jeszcze spokojnie można było napić się tam na linii 9 metra kawy. O właśnie, i skoczyć do kiosku po gazety. Ale tam widzieliśmy, że z tyłu obrona była dobrze ustawiona. Gdzieś tam z zewnątrz bloku, natomiast Visotto uderzył po bloku i to zmyliło obronę. 20 punkt Argentyńczyków, 20 do 19. Dobrą zmianę dał Nicolas Uriarte. Bardzo pewnie prowadzi grę swoich starszych kolegów. No i kto wie, czy nie doprowadzi Argentyny do zwycięstwa w tym secie. Sergio z kłopotami, ale dobrze. Idealne miejsce, popatrzmy zresztą. Idealnie między dwóch graczy. Bueno, muchacho.
Ricordemo, lo sa che sono profundos, sì? Profundo. Ręce były nastawione. Ty, myślę, że tu zabrakło troszeczkę jeszcze w prawą stronę pół kroku zrobić. Pół kroku trochę niżej nogi i być może by się udało. Chociaż ta zagrywka z wyskoku bardziej przypomina takiego agresywnego flota niż jakiś cios potężny. Ale to jest ten zasięg, 2-12. Właśnie to leci z góry. I... wysoko wyrzucona piłka. Uderzona otwartą dłonią, dość mocno, agresywnie, w sam środek ciężkości piłki. No i ta piłka później wyczyna takie cuda właśnie, że odbija się od rąk w sposób mało przewidywalny. Jeszcze raz Bizotto. 21-20. Świetna akcja Argentyny. Tak jest, tutaj Quiroga bez problemu, mając pojedynczy blok, bardzo ładnie po skosie ciastym zmieścił. Uriarte przytomnie zgubił Sidao na środku. Poszedł markując atak Alejandro Spajic. I mamy remis. Po 21. Nie wolno takich rzeczy robić w końcówce. Szczególnie wtedy, kiedy gra się przeciwko Brazylii. No ale tutaj popatrzmy, jest 20 zagrywek zepsutych dotychczas w obu stron. Ziba. On nie psuje, on w decydujących fragmentach ręki nie zwalnia. I proszę, to jest konsekwencja jego bardzo dobrego serwisu. Tutaj nie poradzili sobie Argentyńczycy z wyprowadzeniem akcji. No i pewnie podsłuchamy trenera Javiera Webera, który będzie miał dużo do powiedzenia do swoich podopiecznych. Czas dla reprezentacji Argentyny. Vamos a ir flotado encima. Yo te voy a decir 5 y 1 porque Sergio se corre. Sigamos, muchachos, es un punto nada. No, zwrócił w ogóle im uwagę, żeby nie patrzeć na doktora, co robi na ławce zawodnikami, tylko skupić się na grze, że tutaj to jest to nieważne, a ważne jest to, co się dzieje na boisku. Także nawet nie wtrąca za bardzo tych technicznych czy taktycznych spraw. Ponownie Ziba. Dwupunktowe prowadzenie Brazylijczyków. Jest Sergio. Bizotto, Murillo, zatrzymany przez potrójny blok, Spajic, był też Quiroga i był na prawej stronie Gabriel Garcia. No Murillo dzisiaj też, jak do tej pory, zaliczyć do udanego tego meczu nie może. Ale ta piłka niedociągnięta, zgasła przed antenką jeszcze. No rozumiem, tylko no, nie trzeba głową w mur bić, tak jak on to zrobił teraz. Tylko można coś z tego zakombinować. Tak jak teraz chociażby. 24-22 Murillo. I mamy piłkę setową dla reprezentacji Brazylii. Sidao, proszę bardzo. Kolejny gracz, który wprowadza piłkę z wyskoku w reprezentacji Brazylii, 25 punkt, piłka poza boiskiem, 25-22. Większa zdobycz punktowa Argentyńczyków, bo pierwszego seta przegrali do 20. Ale nic to nie znaczy, liczy się wynik spotkania tutaj po dwóch setach na prowadzeniu Canarinhos. Brazylijczycy już mogą być pewni awansu do półfinału zmagań Final Six. No, jeżeli nic się nie wydarzy, to pewnie zakończą to spotkanie zwycięsko, chociaż cały czas będziemy powtarzali, Tomek, jak mantrę. To jest siatkówka. Tutaj nic nie można przewidzieć, bo historia tego sportu zna już takie przypadki, które bardzo ciężko wytłumaczyć i pewnie na szybko moglibyśmy tutaj przykładami z rękawa sypać jak na zawołanie. Ale co to oznacza? Oznacza to tylko tyle, że po turnieju w Belgradzie Brazylia może okazać się najlepszym zespołem z historii wszystkich tych, które występowały w Lidze Światowej, jeżeli chodzi o zdobycze medalowe.
No, jeżeli zdobędzie złoty medal tutaj, to wyrówna osiągnięcie Włochów, którzy 8-krotnie triumfowali w rozgrywkach Ligi Światowej. Brazylijczycy zrobili to dotąd 7-krotnie, natomiast obie reprezentacje mają na koncie po 13 medali. Depcze im po piętach Rosja, a także były Związek Radziecki jeszcze wtedy, bo tutaj te wszystkie medale są sumowane jakby. Rosjanie mają na koncie 11 medali, ale tylko jeden złoty. Także wygląda ta statystyka medalowa także bardzo ciekawie. Tak, no zobaczymy teraz w trzecim secie, jak Argentyńczycy zareagują, bo zaczęli sobie poczynać lepiej, dużo lepiej w drugim secie, gdzie cały czas prowadzili równo walkę z Brazylijczykami do stanu 20-20. Potem no, kilka błędów niepotrzebnych popełnionych przez Argentyńczyków w końcówce no, decydowało o tym, że Brazylijczycy na spokojnie wygrali tego drugiego seta. Murillo. Jest asekuracja. Został Uriarte w reprezentacji Argentyny. On odpowiada za rozegranie piłki. Ziba. No tak trenowali sobie w Belgradzie tego Pajpa. No i widać, że są coraz bliżej osiągnięcia tutaj efektu finalnego porównanego z akcją Ziba Ricardo. Marek, zobacz skąd on poszedł, bo on bronił przed chwilą piłki z 10 metra. On był poza boiskiem i natychmiast jak dograł, ruszył do przodu. Ten nadał przez komórkę, czy nie wiem, jakimś nadajnikiem i do SMS-a wysłał, że jest gotowy do ataku. No nie, SMS-a by nie zdążył. To było tak szybko właśnie przeprowadzone tak, tutaj że jakimś satelitarnym telefonem może. W każdym razie, co ważne jeszcze, skoczył wysoko, daleko, ustał ten skok. I idealne tempo. Tym tak razem jest. Właśnie wyszło idealne tempo. No, bardzo dobre zagranie. Argentyńczycy teraz. No, ale oni dzisiaj największy problem to mają ze sobą akurat. Nie wiem, czy oni też Marek w głowach rekord troszeczkę tego meczu no właśnie nie przegrali na początku, widząc ten odcień koszulek po drugiej stronie, no bo tak jak mówiliśmy na początku naszej transmisji, najstarsi górale nie pamiętają, kiedy Argentyna ograła w seniorskiej siatkówce Brazylii. No właśnie, oni w tym drugim secie taką wyrównaną walkę i oni w dalszym ciągu jakby nie wierzyli, że można z nimi powalczyć, bo przecież toczyli równo do 20 i potem no, sami sobie właśnie tymi błędami ten drugi set załatwili. A na trybunach słyszymy w tle, rozpoczęła się samba już w wykonaniu brazylijskich kibiców. No, zobaczymy jak będzie z frekwencją jutro i pojutrze w Belgradzie. Przykre to jest, że czołowe drużyny świata nie wzbudzają tak większego zainteresowania na trybunach. Zainteresowanie. Sporo widzów, bo blisko 12 tysięcy podczas pierwszego meczu Serbów z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Zobaczymy dzisiaj wieczorem o 20:30 początek meczu Serbia-Rosja. Zapraszamy serdecznie już teraz Państwa do Polsatu Sport na ten mecz, bo ten mecz zadecyduje o tym, który z zespołów przystąpi do półfinałów z pierwszego miejsca. No i najprawdopodobniej uniknie rywalizacji z Brazylią, no która jest tutaj faworytem. Właśnie, to jest ważne, to jest argument walczyć o pierwsze miejsce. No są tam Rosjanie. Oni ostatnio z Brazylijczykami, o ile dobrze pamiętam, wygrywali akurat. Na pewno ograli ich 3-1 przed rokiem podczas finału Ligi Światowej w Rio de Janeiro. Są zmiany, realizator ich nie prezentuje. Jest Facundo Conte na boisku. Zatem zmiana skrzydłowych. Takiej zmiany dokonał Javier Weber. Po prostej teraz Lucas Chavez. Tak, no tutaj bardzo ładnie Chavez umieścił piłkę po prostej faktycznie. No zobaczymy, no niewiele miał tam się na piłkę. Na lakier. Tak, tutaj ominął chyba na milimetry antenkę i ręce Brazylijczyków. Natomiast tutaj nic nie trzeba było mijać, bo po prostu górą. No, drabinę trzeba przynieść i postawić tam, oprzeć o słupek sędziowski i stanąć przynajmniej na czwartym szczebelku, aby myśleć o zablokowaniu Wizotto w takiej sytuacji. Ale tutaj to jest takie charakterystyczne Wizotto, ale popatrzmy na Wołkowa czy Kazakowa. Oni też mocno nie atakują, ale natomiast atakują z góry i to wydaje się, że jest mocniej niż naprawdę.
Maciek Dobrowolski. Dwa razy Wołkowa zatrzymał w Bełchatowie na meczu Ligi Mistrzów, pamiętam. No właśnie. No, bo w ferworze walki zapomina się sięgnąć wyżej. Widząc jeszcze Maćka, pomyślał sobie, że nad nim uderzy gwoździa. A tu cyk, pyk, pyk. I tak to się skończyło, no ale tak to jest właśnie. I to jest też najlepszy dowód na to, że wcale nie trzeba skakać do bloku wysoko, tylko w odpowiednim tempie. To jest największa sztuka. No a przy tak szybkiej grze jest to sztuka, którą posiadają naprawdę nieliczni zawodnicy. Osiem do trzech, prowadzenie Brazylijczyków. Do ławki dla zawodników rezerwowych podszedł Lucas Ocampo. Też dał dobrą zmianę w meczu z Kubą. Słyszymy ten charakterystyczny dźwięk brzęczyka, a to proszę bardzo, to ta orkiestra brazylijska, która nam w tle przygrywa, urozmaicając jeszcze przebieg tego spotkania dzisiaj. Pana bębniarza ręka najprawdopodobniej nie zaboli po tym meczu. No, na pewno nie, bo to tutaj już widzimy jest duża Ocampo przewaga na boisku. Lucas Ocampo, 23 lata, kolejny młody gracz. Tak jak mówiliśmy, dobry mecz z Kubańczykami. No jest potencjał w reprezentacji Argentyny. Jeszcze do tych młodych graczy, ja tutaj abstrahuję od Spajicza, od Szoltisa, czy nawet od Gabriela Garcia, czy Chaveza. No to jest 25-27 lat, to jest siła, tak, to nie jest tylko jakoś siatkarskiego, sportowego wieku tutaj, ale jeżeli oni wiek w głowie tutaj mentalnie przygotują się do każdego spotkania, jeżeli meczów z wyżej notowanymi reprezentacjami nie będą przegrywać w szatni, no to przez długi czas mogą na stałe zameldować się w czołówce najlepszych zespołów świata. Zbyt dużo błędów, no bo to w tej chwili nawet to nie jest agresywna zagrywka, bo mówiliśmy o jakiejś agresywnej, żeby odrzucić Brazylijczyków. Tu w tej chwili są psute zagrywki normalne, które no nie powinny być zepsute. Ziba z kłopotami Ocampo, Conte, wysoko jest Ziba na 9 metrze, Murillo w aut, strzelił mocno nad blokiem, chociaż tak patrząc na Zibę, kiedy pojawił się w okolicy 12 metra, pomyślałem sobie, Tomek, tak, jak teraz Bruno zagra pipa, to będzie to już niemożliwe. To już by nie zdążył, bo widziałem, że takie kółka zrobił, ale nie był chyba tak ustawiony dobrze, stabilnie. Bantenkę trafił Bizotto. No i Murillo i Bizotto dzisiaj nie za dobry dzień w ataku. Widzieliśmy wcześniej Murillo, który daleko, daleko gdzieś tam uderzył, ale trzymał się potem, bo trafił palcem boleśnie. Teraz znowu Antenka i nie są na chyba, o proszę, następny, drugi punkt w kolei, drugi atak zepsuty. Facundo Conte, 198 cm wzrostu, zasięg w ataku 3,5 metra, a teraz widzieliśmy, co znaczy na skrzydle. Ta potęga wyskoku u niego też tutaj działa. Skoczył zdecydowanie wyżej od Gabriela Arroyo, środkowego. Przekroczona linia ataku 3 metra. No i proszę, zrobiło nam się już prawie remis, jeden punkt tylko i to przewagi tak z Brazylii. Niczego zupełnie. No z tego, że tutaj widzieliśmy kilka ataków pod nogi, więc bardzo szybko, bez walki, Brazylijczycy oddali. Spajcz. No. No, siatka nie jeszcze wiem, drga do teraz akurat. Można dotknąć poniżej dolnej taśmy. No to spójrzmy. Zaraz zobaczymy. No, nie, siatki, tutaj jeżeli ktoś dotknął, to Arroyo akurat tak jest w tej sytuacji. No, dokładnie. Oni mieli chyba pretensje o to, że piłka już była po stronie Argentyńczyków. Ziba. No, tu już Bizotto skoczył z 4 metra do tego ataku. Proszę bardzo, teraz patrzmy na Brazylijczyków, bo oni są w stanie grę poukładać jeszcze. Ziba, Bruno, jeszcze asekuracja. Sidao w obronie. Świetna akcja w defensywie Brazylijczyków. Murillo. I przez środek Lucas. Bruno wykazał tutaj zimną krew tej akcji. Konsekwentny był do bólu. Widać, że mają przygotowane te warianty rozegrania.
Tak jest, tutaj no, bardzo ładnie z tyłu krótką, tym bardziej, że Conte skoczył do Bruna, także Lukasz tutaj miał czystą siatkę bez bloku. Sidao. No, coraz odważniej Sidao w polu serwisowym. Widać było, że w drugim secie, kiedy dał zmianę Rodrigo, najpierw wprowadził się delikatnym flopem, później zagrał nieco mocniej z wyskoku, no a teraz idzie już na całość, tak, agresywnie zagrywając Ocampo piłkę. Nieprzygotowany zupełnie do tego, aby przyjąć tą piłkę. Son profundo. No nos pueden agarrar acá. Si pasa acá, se va fuera. O sea, significa que estamos muy adelante. Punto número uno. To samo słyszeliśmy na meczu z Kubą. Ale tutaj... Sí, porque la toca. Mete la mano para adentro, la toca, la toca. La jugamos, la traemos o le pegamos por las líneas o profundo a una. Estamos de acuerdo. Wyjaśnił, że jak stoi do Ocampo. Jak stoi, o to właśnie tu widzieliśmy. Jak leci ci w tym miejscu, gdzie uderzyła ciebie, to odpuszczaj tą piłkę, bo wyleci w aut, bo mówi, stoisz tak daleko, że na tej wysokości piłka powinna być autową. Nie bierz jej. Sidao. W siatkę po przerwie. 3 punkty przewagi w tej chwili Brazylijczyków. Ale w ich oczach, w ekipie Argentyny, nie widać tego, co widzieliśmy 2 dni temu podczas meczu z Kubą. Tam było widać taką pozytywną sportową agresję, tam widać było pasję, tam widać było to niezdefiniowane coś, co ciągnęło ich do przodu. Tutaj dzisiaj tego im wyraźnie brakuje. No tak, tak jak stwierdziliśmy, że czyżby tutaj przed meczem już stracili ochotę do gry, bo dlatego, że Brazylia naprzeciwko, bo przegrali tyle razy. Lucas Bisotto, no przebić się tam przez taki blok to jest naprawdę duża rzecz i w CV można sobie zapisać taki atak. 2-12, 2-9, ciemno przed oczami może się zrobić. Tak jest, przez Bisotto jeszcze się wybrał, więc tutaj już w ogóle był na straconej pozycji. I znowu szedł Ziba, markował atak z 6 strefy, nie dostał piłki. Sergio. Bisotto odchylony, ale poprawnie na drugą stronę. Ziba i przez środek kontra. Jeszcze jedna okazja Brazylijczyków. Przyspieszył do Murillo. Ależ spokój mają Brazylijczycy. Jeszcze jedna akcja. Jeszcze raz Murillo. Znakomicie teraz. Czyżby Brazylijczycy sprawdzali stan kondycji Argentyńczyków. Zmusili ich do bronienia się na wszelkie sposoby, bo widzieliśmy ile ataków takich lekkich, które no, nie robiły krzywdy, bo Argentyńczycy musieli to bronić, podbijać, próbowali z tego zrobić punkt, nie udało się. Wygrali Brazylijczycy. Ale Tomek, znamy Brazylię, wiemy, że jest to zespół, który szanuje piłkę. Tutaj stara zasada, jeżeli sam nie możesz nic zrobić, daj szansę przeciwnikowi do popełnienia błędu. Tak jest. A tutaj był. Bisotto nie zgadza się z arbitrem. No to jeżeli będziemy mieli powtórkę, to przekonamy się, kto miał rację. Jeżeli nie, no to będziemy musieli pozostać każdy w swoim odczuciu i interpretacji tej sytuacji. Na pewno jest 10-15 w secie trzecim. Murillo zatrzymany przez Ocampo. No i będzie miał słaby procent ataku dzisiaj. Nie może się kompletnie przebić w pojedynczym bloku. Proszę bardzo. Bisotto z lewej strony. Ocampo jeszcze uratuje tutaj piłkę w tej akcji, ale co zrobią Brazylijczycy? Znowu taką akcję. Argentyńczycy tak trochę po brazylijsku teraz chcieli tą kontrę wyprowadzić, a wszystko dlatego, że Uriarte podbił piłkę w obronie jako pierwszy. To rozgrywający Meana zagrał Pipa. Ciekawe rozwiązanie, ale nieskuteczne w tym przypadku. 16-11.
Druga przerwa techniczna. Oj, duży spokój w ekipie brazylijskiej. To już dawno tak nie było. W teamie Bernardo Rezende, który porozmawiał ze swoim synem chwilę, z Bruno. Tak, coś tam, parę wskazówek jego. No i no to się dostało. W Argentynie czas motywacyjny. Na zagrywce Murillo. W ekipie brazylijskiej, Tomek, może się podobać to, że Bruno, mimo tego, że on też gra ze sporym balastem, takim psychicznym obciążeniem na plecach, raz trener to ojciec, dwa znakomici poprzednicy, znakomity rywal do miejsca w składzie, on odpowiada za grę. Nie sili się na jakieś schematy, on widać, że ma wolną, chłodną głowę czasami i próbuje nieraz sam wnieść coś nowego do gry reprezentacji Brazylii. A fajne w grze tej drużyny jest to, że ci starsi gracze, wyjadacze, którzy osiągnęli już wszystko, w pełni to aprobują. Nie, no ja myślę, że tak, że tutaj no, on został wybrany na tego prowadzącego, na wystawiacza. No i musi być zaufanie, bo inaczej no, straciłoby to sens, więc po prostu tworzą drużynę, grupę, gdzie jeden za drugiego, gorzej czy lepiej, ale się wspomagają, więc gdyby mieli pretensje ci starsi do tego, do wystawiającego młodego, to myślę, że to by mu zaszkodziło mocno. Sidao Visotto na prawej stronie. No kiedy jest tam Visotto, to chyba lepiej się nie wybierać akurat za atakiem. No właśnie, po co tam po tej prostej, po tym Visotto, który no, ma tam metr rąk na taśmę. Ale ma spokój teraz, to jest niemożliwe po prostu. Stał i czekał spokojnie, gdzie odbije się piłka. Ciekawe, jaką miałby reakcję, gdyby otarła się o boczną linię, bo przechodziła bardzo blisko tego no, tutaj jest białego jednak miejsca. No tak, to bardzo rzadko się zdarza, bo jest tak blisko, no widać jednak, że ta piłka upadnie. Mocha alta, rápida para un lado y para el otro. Cada punto, muchachos, jugamos. Cada punto, nada más que eso. Dale, dale, dale. Vamos, 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 vamos. Sigamos, sigamos. Dale, Cristo, dale, dale. Dale, Gabi, dale. Vamos, 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 vamos. Widzieliśmy jeszcze powtórkę tej ostatniej akcji. Tak to wszystko wyglądało, jak na załączonym obrazku. Brazylijczycy. No o krok od wygrania tego seta i spotkania. I tutaj też zachował spokój. Ale zobacz, zobacz jaką ma minę. Zobacz, nic się nie zmienił w ogóle. No właśnie mówię. No to też jest duże osiągnięcie. No żeby z przechodzącej bardzo dobrej piłki, proszę, wykręcić. To prawda nie pobił Kubańczyka, który, jak pamiętasz, uderzył poniżej tej taśmy dolnej i nie dotknął jej. Tak, Wilfredo Leon. Dwa rekordy Leon ustanowił. Tak. Jeszcze ta zagrywka, którą będziemy długo pamiętać akurat. Proszę bardzo, Ziba. No i pokazuje, że jest zawodnikiem wielkiej klasy. Nie najlepszy mecz wczoraj z Kubańczykami. Karnie zszedł z boiska, nawet nie pokręcił głową, kiedy zmieniał go Thiago Alves dzisiaj od początku i od początku bardzo przyzwoity, dobry mecz. Oczywiście błędy też mu się zdarzały. No, ale jeżeli weźmiemy tą grę, jego zaczniemy oceniać przez pryzmat całego spotkania, to na pewno trzeba go ocenić bardzo wysoko. Nie, na pewno tutaj najrówniej grający w dzisiejszym meczu zawodnik. No, pomijając oczywiście Bruno Rezende. Pozostali, raczej podeszli do tego jak do treningu, ale na treningu też się tyle nie psuje, bo dzisiaj Murillo i... W
Proszę, Sidao, jak przytomnie. No i mamy piłkę na odwrócenie, brawo. No i Ziba. No i proszę bardzo, Facundo Conte, jego idolem jest Diego Maradona. A tam akcja typowo piłkarska, no jedni i drudzy pokazali nam tutaj. Proszę, Maradona, lewa noga. Tak jest, proszę bardzo. Ale brawa dla Ocampo też za przebicie tej piłki. No celnie, jedną ręką, bardzo. I teraz proszę, dobrze. Być może realizator wytrzyma do końca. I ten, który tam spod band wyciągał piłkę, takimi akcjami przechodzi się do historii. No. Na pewno w internecie tą akcję będzie można oglądać na każdym siatkarskim portalu. Tak jest. Conte ledwo wrócił pod siatkę i już skakał. To był wyraźny błąd Ziby, który z pojedynczym blokiem uderzył, a teraz wybrał kierunek tam, gdzie był Conte, który wrócił najkrótszą drogą właśnie tam na prostą. A ja powiem tak, i Conte dołączył do Grbicza z Igrzysk Olimpijskich, Bartmana z Polskiej Ligi Siatkówki czy Plus Ligi i proszę bardzo, Final Six, Facundo Conte w roli głównej. To tak chyba na osłodę trochę Argentyńczykom ta akcja pozostanie dzisiaj. Ziba się chyba zdenerwował. Spajcz, no może gdyby jeszcze ze 2-3 punkty zrobili w jednym ustawieniu Argentyńczycy, to można by było myśleć o dobrym wyniku, ale nic z tego. Murillo kończy akcję, nie był dzisiaj graczem zbyt skutecznym, ale jeżeli dochodziło już do takich ważnych akcji, ważnych piłek, to je raczej kończy. No, jeżeli wcześniej arbiter odgwizdał podwójne odbicie w wykonaniu libero, a nie odgwizdał tego teraz, no to ta interpretacja tutaj i ta klamra jest dosyć bogata w przypadku pana sędziego. Natomiast teraz Conte znowu jego może się, dobre może zagranie. Się zapatrzył. Widzieliśmy, realizator nam pokazuje tutaj czasami trybuny, dużo pięknych kobiet na trybunach, kto wie, być może tam pan sędzia skierował swój wzrok tej akcji. No a tutaj zupełnie nierozgrzany Rivaldo, bo popełnia dość prosty błąd. 18-22. Nie trafiona kompletnie piłka, dlatego tak poleciała daleko. No tak, tego się można było spodziewać, bo dzisiaj Argentyńczycy żadnej dłuższej serii nie wyprowadzili zagrywki. Rivaldo, nie ma zmiany powrotnej, pozostaje w tym ustawieniu Bernardo Rezende. Siatka, siatka. Przejście odpięcie. Dołem chyba też jeszcze przy okazji. Ale i górnej taśmy chyba przy ataku było dotknięcie. Co nie zmienia faktu, że o krok od wygrania meczu. A tutaj przeszedł jeszcze, tak jest, dotknięcie, a wcześniej też całą stopą przeszedł Uriarte, linię środkową boiska. Zatem mamy piłkę meczową. Sergio. Jeszcze nie teraz. Ale to jest, Tomek, dobry moment. Możemy sobie spokojnie już to spotkanie podsumować. No tak, no to dzisiaj widzieliśmy. Troszeczkę bez wiary Argentyna przystąpiła do tego meczu. Tu wyczytałeś całą listę osiągnięć i jaki stosunek wygranych i do przegranych był z Brazylią faktycznie. No trudne to nie było. Tak, ale tutaj jest Brazylia, która podeszła do tego chyba, żeby stracić jak najmniej sił, bo mają jeszcze przed sobą finały, więc chcieli to jak najspokojniej wygrać. To się udało, po prostu za dużo błędów po stronie Argentyńczyków. Jakbyśmy policzyli ich zepsute zagrywki, to chyba by uzbierali na jednego seta. A to ja ci powiem, ile ich było. W sumie błędów Argentyńczycy zrobili 31, z tym teraz 32, czyli oddali ponad seta. I niech to będzie najlepszym komentarzem do tego, co widzieliśmy. Chociaż jak popatrzymy na ten dorobek Argentyny 20, 22 i 20, to i tak wygląda bardzo. No bo to jest zasługa, myślę, Brazylii, która no, na 100% i na pewne możliwości nie grała. Oddała 20 punktów z kolei. Tak, no ale grała, mówię, spokojnie, treningowo podeszła do tego i chyba, żeby jak najmniej stracić sił przed następnymi grami.
Brazylia zrobiła swoje, Brazylia wygrywa grupę F, z pierwszego miejsca awansuje do jutrzejszych półfinałów. Z kim zagra w półfinale, przekonamy się dzisiaj wieczorem. Mecz Serbia-Rosja o 20.30 na antenie Polsatu Sport. Proszę być razem z nami, proszę ten mecz obejrzeć. Co jeszcze? Kuba na pewno zagra też w czwórce o medale, ponieważ awansuje z tej grupy z miejsca drugiego. No i też na swojego przeciwnika musi poczekać, bo będzie to albo Rosja, albo Serbia. Nie ma w turnieju Argentyny i Stanów Zjednoczonych. Tak jak mówiłem, Brazylia zrobiła swoje. Argentyna dla tych młodych graczy, dla Contego, Quirogi, dla Dececo, dla Uriarte, dla Ocampo, dla Filardiego. To wspaniała lekcja, bagaż doświadczeń, który z pewnością zaprocentuje na kolejnych imprezach. My Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Tomasz Witowicz. Marek Makiera. Życzymy miłego, spokojnego wieczoru. No i emocji o 20.30. Serbia, Rosja. Proszę być razem z Polsatem Sport.